Cześć, słuchajcie, witam was na kanale Ola od Kreset, a dzisiaj pakowanie się ubraniowe do Alicante. Lecimy tym razem linią lotniczą Wizz Air i mam tylko plecak. A żeby coś jeszcze zabrać oprócz ubrań do tego plecaka, no to muszę się spakować coś takiego. Kupiłam to w Ikei za 15 zł. Wiem, że nasze inne też są tańsze, ale ja wolałam nie ryzykować, że to mi nie dojdzie, coś tam. Więc kupiłam to już teraz i kupiłam to w Ikea. Jakby wiem, że dopiero jeszcze chwilę, ale ja lubię się spakować wcześniej. No i właśnie, co do tego będę pakować, wy tutaj możecie sobie widzieć, co ja będę do tego pakować, a żebyście jeszcze lepiej widzieli, czy ja mogę coś wziąć. Nie mogę nic wziąć, żebyście jeszcze lepiej widzieli, ewentualnie ja się odsunę. Dobra, no i słuchajcie tak. Zacznijmy od takich rzeczy jak piżamka. Wzięłam sobie w sumie taką sukienkę, piżamkę, bo ona po prostu zajmuje mi najmniej miejsca. Bo po prostu, wiecie, i tutaj właśnie chcę sobie spakować takie tego typu rzeczy. Typu piżamki i tak dalej. No i wiadomo, jakaś bielizna, jakieś takie rzeczy. I ja ogólnie zwijam i robię takie właśnie tego typu rzeczy, bo to zawsze tego miejsca, wiecie, mniej zajmuje miejsca, więc można więcej napakować, można więcej wziąć i co daje nam naprawdę duży komfort. Tutaj słuchajcie sobie na Shainie. Zamówiłam strój kąpielowy. To jest taki strój kąpielowy. I do tego ma jeszcze takie ramionczka, jak będzie się chcieć. Ja raczej będę właśnie z tego korzystać. I co, no... Zaraz, źle wam to chyba pokazuję. Dobrze, pokazuję takie coś. Jest to, myślę, że spoko opcja, wiecie, można chodzić z tym, bez tego. Myślę, że na pewno bliżej wakacji, jak już będziemy jechać, wiecie, gdzieś tak całą rodziną, bo teraz nie chcemy wszyscy, bo właśnie ja. No i to wtedy właśnie na pewno wezmę to. Teraz tak, jeszcze koszuleczki muszę sobie tutaj spakować. Koszuleczki, tutaj mam jeszcze koszulkę. Ogólnie ruloniki, ja wiem, że wtedy się nie gniecie tak bardzo, ale trudno jest, że wziąć rulony. Dobra, to chyba tutaj już więcej nic nie włożę, też nie wiem. Dobra, teraz będziemy układać najwyżej. Tutaj tak to się prezentuje i teraz ten duży. Ogólnie mam rzeczy, które chcę wziąć, ale dopiero będę mogła je zapakować, jak mi zostanie miejsce. Więc to jest rzecz, dlaczego tak się spinam, bo po prostu chcę też sobie poprzywozić jakieś rzeczy. No i właśnie, mam tutaj też w ogóle jakiś trochę przegląd szafy. Zamówiłam sobie, no to są te moje pumki, nie wiem, takie, no zwykłe po prostu pumy. One są bardzo fajne, ja już mam je od jakiegoś czasu, prawie na wakacje jakby i tak co roku na takie wakacje z rodzinką. W lato sobie kupuję takie klapki, wiecie, najtańsze z Simsaya czy skąd, bo po prostu ja je bym rozwaliła te, a nie chcę tych rozwalać, bo one są naprawdę spoko, są z pumem. Kupiłam je kiedyś w TK Maxie, w sensie nie ja, ale... I kupiłam sobie teraz na ten wyjazd stricte, nie chciałam jakoś, wiecie, bardzo brać, bo będę w nich chodzić. To nie będzie ten wyjazd główny w tym roku, ale bardzo się z niego cieszę, z tego wyjazdu. No i właśnie zamówiłam sobie takie buty na Shainie. Ja wiem, że buty z Shaina dużo osób uważa, że są złe, ale akurat te, jak przymierzałam, to super skarpetki, są naprawdę spoko, jakby rozmiarowo spoko i kosztowały też niedużo. Jakby wiedziałam, że one nie przyjęły jakoś idealne, a naprawdę myślę, że na ten jeden wyjazd będą spoko. No i pakuję je do takiej siateczki. Jakby ja wiem, że ja mogę z tym wszystkim nie wrócić. Ja zacznę tam kupować, ale live, jakby, nie wiem, bo po prostu ja się boję, że ja zaszaleję, bo jakby ktoś nie wiedział, w Alicante jest Primark. Tam, tutaj gdzie ja mieszkam, nie ma Primarka, w Alicante ogólnie, ja już wyszukałam, że w Alicante jest Primark, Starbucks i po prostu jadę tam do Primarka, możliwe. Dobra, bierzemy to, jeszcze to będzie pierwsze. Patrzę, ile już kupuję się, żeby się was nie zanudzić. Sukieneczka. To jest w ogóle przegląd chyba mojej szafy i tego, co ostatnio zamówiłam na Shainie. I to jest taka sukienka bardzo długa, ponieważ ona jest
No mówię, aż tak długa i może wam pokażę, jak będę jej wyglądać. No na pewno, jak będę latować szorciki, to jak wyglądam. Możliwe, że będzie też taki short. 4 dni, 4 stylizacje, bo tak lecę na 4 dni. Niestety więcej nie udało mi się. W sensie akurat też bym nie mogła już na więcej. Wiecie, jednak w roku szkolnym jak się lata. Tutaj nie będę wam pokazywać tak, ale to jest marynarka i to jest, są spodnie na niej szerokie. Oj, coś ja widzę, że z tym pakowaniem. Dobra, to sobie jeszcze chyba dołożę tutaj. Zaczyna się kombinowanie. Ale po prostu, wiecie, chcę wziąć jak najwięcej. Jakby to tak jest. A później i tak, wiecie, w połowie się nie chodzi o kolarki. W ogóle szukałam cały dom, żeby znaleźć te kolarki. O, takie sinseje czarne po prostu z tamtego roku jeszcze mam. Chciałam wziąć po prostu jakieś takie, wiecie, krótkie spodenki. A jakby materiałowe, najlepsze, kolarki, super, spoko. Czy to mi się nie rozwali, jak ja to tak spakuję? Jakby nie byłoby mi szkoda też na szejnie, bo one naprawdę są za grosze, a te... Może takie grosze to nie były. Ale dobra, spakowało się. Patrzcie, i tu by jeszcze się coś wcisnęło, a mam tutaj połowę rzeczy. Więc te, naprawdę, jakby... To są najlepsze rzeczy. Biorę jednak dżinsy, bo jednak wiecie, to jest 20 stopni. To jest nawet powyżej 20 stopni się zapowiada. I jak patrzyłam na taką długodystansową pogodę, ale są wieczory. Wieczory nie są już takie ciepłe i po prostu uznałam, że i tak ten, więc tak to wygląda, słuchajcie. I nie, jakby to jest must have. Żeby wziąć sobie. I tak zawsze biorę za dużo ubrań. I mnie właśnie masterem jest to, żeby wziąć je w coś. Do Rzymu brałam takie poliki. Bo wtedy właśnie nie zdążyłam już tego kupić. A i właśnie chyba to jeszcze wezmę. I zastanawiałam się nad taką bluzeczką. Ale skoro nie biorę spodenek jeszcze jednych, to nie wiem. Ale w sumie mogę ją wziąć, bo najwyżej w niej nie pójdę nigdzie, okej? Okay? Mam miejsce. Chyba mam jeszcze. Więc na te dwie rzeczy może znajdę. Czy ja to właśnie wpycham tam? Wpycham. Wiecie, wpycham i to mocno. Jakby. I jeszcze tam może coś się wepchnie. Nie, no już to i. Ogólnie ja jeszcze. Tak, nie wiem, jakie się spakują. Plecak Vans ze szkoły, bo szkolny. Jakby mogłabym wziąć inny, ale szkolny jest najładniejszy. Ten Vansa jest mój najładniejszy. Jest to najładniejszy plecak, który posiadam. Taki, wiecie, duży, bo musi być duży. Bo mogłabym mieć malutką walizkę, ale tam się tak nie napcha. Tam się tak nie napcha, uwierzcie mi. Jakby dużo razy. O, no i wyszło. Patrzcie, to są ubrania. To są ubrania. To waży pewnie z 5 kilo i to jest pewnie połowa mojego bagażu. No w sumie to są ubrania, jakby to najważniejsze. No i tutaj patrzcie, macie znaczek IKEA. Nie udało mi się wpakować tych spodni. Pewnie jakbym chciała, to bym je tutaj dopakowała, ale już nie będę jej dopakowywać, bo pewnie sobie i tak coś tam kupię. A nie chcę, naprawdę nie chcę, no żeby było tak, że będę musiała te walkanty jednak zostawić. No i tak właśnie, bo na ostatnim już dzisiaj pokazywałam tylko zdjęcie, nie mówiłam gdzie jest, ale jest do Anka. No i co? Mam nadzieję, że film wam się podobał, dużo gadania mojego o niczym, ale już widzieliście, co zamówiłam, co biorę na wyjazd. Jest to wyjazd, wiecie, w kwietniu, więc ta pogoda jeszcze nie jest taka... no, że tak powiem... ciepła, nie jest tak ciepło, ale jest ciepło, bo tam jest od 20, pokazuj mi, do 25 stopni, gdzie to już jest bardzo ciepło, że w Polsce będzie 10, 11 maksymalnie, więc tam będzie naprawdę ciepło, 10 będzie tam w nocy. No i będzie słonecznie. Będziemy mieli chyba basen w hotelu, więc... No i właśnie, dajcie znać też, czy myślicie, że to jest dużo na 4 dni. Skoro są ubrania, jakby ja wiem, że ktoś by mógł się spakować, wiecie, w malutko, ale jakby to nie jest też dużo moim zdaniem. Zaraz jeszcze
Musiałam pewnie go sprawdzać, wiecie, i tak dalej, ale naprawdę nie jest to dużo. Dobra, kończymy ten film i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!